Dzień dobry kochani, witam Was w nowym vlogu. Dzisiejszy dzień zaczynam od takich lekkich porządków. Jedziemy dzisiaj do Zakopanego, tak naprawdę pod wieczór, więc mam trochę czasu na porządki, na prasowanie i tego typu rzeczy. Jedziemy do Zakopanego, z Zakopanego jedziemy do Wiednia i z Wiednia do Włoch. Także przed nami taka większa trasa, większa podróż, dlatego muszę przygotować nam ubrania, poprać, poprasować. Mam też trochę takich rzeczy, w których nie chodzę, także muszę zrobić z tym porządek, popakować, wystawić na sprzedaż. Taki mam plan na dzisiejszy poranek. Muszę Wam pokazać, jak się pozmieniało u mnie na balkonie. Tutaj z tej strony postawiłam sobie te drzewka z Ikei, tak żeby się, wiecie, odgrodzić od sąsiadów. Tutaj, uwaga, uwaga, mam taki kącik roślinny. To są doniczki, które stały przed wejściem do mieszkania. Natomiast stwierdziłam, że teraz mam ochotę, żeby były one tutaj. Tutaj mam te kwiatki również sztuczne z Ikei. Lampki. Czyż nie jest pięknie? Rozłożyłam sobie tutaj na kanapie wszystkie ubrania, które stwierdziłam, że powinny jednak znaleźć innego właściciela. Zdecydowanie nie chodziłam w tych rzeczach w ostatnim czasie, także muszę wystawić je na sprzedaż. Zawsze ubrania sprzedawałam przez Instagram, natomiast bardzo ciężko było mi się tam połapać. Dostawałam tysiące wiadomości i to mnie zawsze po prostu zniechęcało do tych wyprzedaży. Jest fajna strona Vinted i właśnie z niej dzisiaj skorzystam. Muszę tylko założyć sobie tam konto i te wszystkie rzeczy wystawić. Mam tutaj sukienkę, sweterek, bluzę z Victoria's Secret, bluzę z PLN-u, sweterek z Zary, koszulę Ralfa, sukienki. Tutaj również jest bluza z Victoria's Secret, także uważam, że naprawdę bardzo fajne rzeczy tutaj mam. Jeżeli będziecie czymkolwiek stąd zainteresowani, to wrzucam Wam link w opisie i tam będziecie mogli właśnie te rzeczy sobie obejrzeć. Słuchajcie, pobrałam sobie już aplikację. Aplikacja jest darmowa, było to banalnie proste. Wrzuciłam sobie tutaj wszystkie rzeczy, które przygotowałam do sprzedaży i słuchajcie, wrzuciłam 10 rzeczy i jak już 10 rzecz wrzucałam i weszłam na mój profil, to zobaczyłam, że uwaga, jedną rzecz już sprzedałam, także naprawdę mega szybko. Wystarczy, zobaczcie, tutaj kliknąć sobie na ten plusik sprzedaj i tutaj dodajemy zdjęcie, na przykład czerwonej sukienki, zatwierdź i tutaj wpisujemy w tytuł na przykład czerwona sukienka, opis, nie wiem, czerwona sukienka z falbankami, następnie mamy kategorię i tutaj sobie klikamy kobiety, ubrania, sukienki, wszystko widzicie, zaznaczamy, następnie marka, stan bardzo dobry, cena, na przykład powiedzmy 60 zł, zapisz. Jak już wszystko sobie tutaj wypełnimy, klikamy dodaj i mamy już rzecz w naszym profilu. Ja już mam tą sukienkę dodaną, także nie będę jej dodawać. Vinted ma 0 zł opłat z tytułu sprzedaży, także aplikacja jest za darmo, sprzedaż również jest za darmo, wszystko jest za darmo oprócz ubrań. Wszystkie rzeczy w szafie mam już uporządkowane, rzeczy wystawiłam na mój profil na Vinted, także bardzo się z tego cieszę. Chciałam to zrobić przed wyjazdem, udało się, teraz tylko będę musiała zabrać ze sobą rzeczy do Zakopanego i stamtąd już wysłać. Udało mi się sprzedać nawet już jedną rzecz, także naprawdę poszło bardzo szybko, bardzo łatwo, jestem bardzo zadowolona. Zostawię Wam linki w opisie zarówno do aplikacji, jak i do mojego profilu na Vinted. Jeżeli będziecie chciały same spróbować coś sprzedać, to naprawdę Was zachęcam, bo było bardzo prosto. Tak jak mówiłam, no myślałam, że nad tym zejdzie mi się trochę więcej czasu, ale poszło bardzo szybko, także bardzo się cieszę, że się zdecydowałam na tę formę sprzedaży. No i tyle kochani, zostawiam Wam wszystkie linki w opisie. Lecę się pakować. Zaczęłam pakowanie od Charlotte i zobaczcie, mam już spakowaną walizkę, wanienkę, pampersy, taką torbę do wózka. Ja już sobie oczywiście te wszystkie rzeczy wczoraj
poprasowałam, dzisiaj tylko część doprasowałam, wszystko wzięłam, wzięłam w sumie rzeczy z długim rękawem na takie bardzo ciepłe dni, na takie chłodniejsze, bo jednak wiecie, jedziemy do Zakopanego, jedziemy też do Wiednia, ta pogoda może się w każdej chwili popsuć, także no różne ubranka wzięłam, pampersy do wody obowiązkowo, Charlotte uwielbia się kąpać w basenie, także na pewno gdzieś we Włoszech będziemy chodzić. Wzięłam też rożek, bo ostatnio właśnie jak byliśmy na chrzcie, to było tak zimno, słuchajcie, w Zakopanem, że musiałam ją w wózku wozić jeszcze w rożku. Mam tutaj jakiś kocyk zapasowy, ręcznik. Także Niunia jest spakowana, to dopiero początek, ponieważ muszę spakować jeszcze siebie, prezenty, kosmetyki. Cieszysz się na wyjazd do Włoch? Pierwszy raz zobaczysz swoją ciocię? Co tak patrzysz, podoba ci się pierścionek mamy? Tak? To tatusia, wiesz? Zaręczynowy, no, ładny. Trochę mi to zajęło, ale mogę powiedzieć, że jestem już cała spakowana. Tutaj mam torebki, buty, bieliznę, jakieś pierdoły, tutaj ubrania, zamykam walizkę. Prezenty również mam spakowane, tylko czekajcie, najgorzej właśnie tą walizkę zapinać. Nie, ona nie jest naładowana na full, więc będzie luźno. Luka, słuchajcie, pojechał załatwiać coś na miasto, pakuje siebie, Charlotte, nią się opiekuje i to tak trochę się niestety schodzi. Jest trochę zabawy. Robię sobie tutaj w pokoju taki kącik spakowanych rzeczy. Tutaj są moje kosmetyki już, tutaj są prezenty. Nie jest tak źle. Dojdą tutaj jeszcze rzeczy Luki, wózek i jesteśmy spakowani. O matko! Co jest? Nudzisz się sama? Dzień dobry! Dzień dobry! Jakoś jak na dzisiaj to bardzo mało się śmiałaś, wiesz? No musisz to nadrobić. Zamówiłam sobie sushi i muszę wam powiedzieć, że zawsze jak jestem sama i chcę sobie w spokoju zjeść, to kładę sobie Charlotte obok mnie i ona patrzy jak ja jem. Naprawdę, za każdym razem to ją tak fascynuje, widzę, że ona leży spokojnie i patrzy na mnie. Oczywiście wcześniej też jest nakarmiona, żeby nie było, że jestem taką złą mamą i sama wcinam, tak? Ale no śmieszne to jest bardzo. Wydaje mi się, że ona będzie chciała bardzo szybko zacząć jeść, ale mi jest bardzo wygodnie tak karmić ciebie, wiesz? Mleczkiem, tak! Tak! Tobie też jest wygodnie? Też. Też? Krępuje się, jest przy tobie. Chcesz też? Trochę ryżu? Nie? Jak cię to bawi? Bawi cię to tak? Takie śmieszne, że mama je? Takie śmieszne? A jeżeli się zastanawiacie, czy jedzenie sushi z dzieckiem jest dobre na łóżku, to mówię wam, że nie. Trzymałam sobie tutaj tackę i dostałam kilka kopniaków i wszystko, słuchajcie, wyleciało. Zapomniałam z tego wszystkiego o rzeczach, które sprzedaję na Vinted i w sumie dobrze, że ogarnęłam przed samym wyjściem, że muszę je zabrać, bo nie wiem, kiedy wrócimy tak naprawdę, czy za 2 tygodnie, czy więcej czasu będziemy w tych Włoszech, także muszę koniecznie to wszystko zabrać i mam nadzieję, że właśnie już teraz wszystko sprzedam i wyślę z Zakopanego, tak by było najwygodniej. Luka już wraca do domu, ale wiecie, zanim on się jeszcze spakuje, to trochę czasu minie, także stwierdziłam, że wyjdziemy sobie na spacer. My codziennie spędzamy bardzo dużo czasu poza domem i ona codziennie tego świeżego powietrza ma naprawdę dużo. Dzisiaj cały dzień byłyśmy w domu, za chwilę droga do Zakopanego, także dobrze nam zrobi spacerek, tak? When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know. Tak siedzę sobie w parku na ławeczce przy fontannie i przypomniałam sobie, jak byłam małą dziewczynką i zawsze w niedzielę z moją babcią po kościele, po obiedzie spacerowałyśmy po takim dużym parku w Nysie.
bardzo zawsze na początku chciałam iść, a później bolały mnie nogi, bo moja babcia zawsze lubiła naprawdę dużo chodzić i był taki, jeżeli ktoś jest z Nysy, to wie, tam jest taki duży park jakby podzielony na dwie części, starszy i nowy, i babcia zawsze chciała chodzić po tych dwóch parkach, więc wiecie, trochę czasu spędzałyśmy w tym parku. Nawet pamiętam też, że w tygodniu często wybierałyśmy się, na przykład jak miałam wolne od szkoły, czy właśnie w wakacje, wybierałyśmy się na takie spacery, także naprawdę bardzo miło to wspominam. I taka refleksja mnie wzięła, że ten czas tak szybko leci. Mi się wydaje, jakby to było, słuchajcie, niedawno, a już minęło bardzo dużo czasu. Teraz siedzę sobie z moją córeczką. Pewnie ten czas tak szybko zleci, że niedługo będę siedziała tak z moją wnuczką, kolejną wnuczką, nie wiem ile tych wnuków będzie. Niesamowite to jest naprawdę, jak ten czas szybko leci. Jakoś mnie wzięło na takie, wiecie, już mocniejsze rozkminy. Słuchajcie, wchodzę na Instagram, a tam jedna z moich obserwatorek oznaczyła mnie w filmikach, w których pokazuje, jak świetnie można wykorzystać zużytą świecę od nas. Zobaczcie. Kochani, jeśli kiedykolwiek zamawialiście takie większe świece, ja mam swoje z oczywiście Twinkle Candle, czyli najlepszego sklepu ze świecami sojowymi ever od Andiax, na pewno znacie. Słuchajcie, wpadłam na mega pomysł. Umyłam te pojemniki i posłużą mi one jako pojemniki mega na pędzle. Mega. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. To szkło jest przepiękne. No i tu będę miała takie duże pędzelki, a z tej strony już precyzyjna. Tęskni, tatu. Ty też tęskniłaś? Jesteśmy już razem. Jedziemy? Idziemy do Zakopanemy, bo później do Łowicz. Spakowana? Tak? Kocham, tatuś, bardzo. Kocham cię. Jedziemy, szybko, musimy się pakować, bo zaraz mi baterii nie starczy. Musimy jak najszybciej wcześniej wyjechać, żeby mi się nie chciało spać. Wiesz? Co? Co za reakcja? Żadna. Jest za 15:22, a my dopiero zapakowaliśmy się z tymi wszystkimi rzeczami do samochodu. Jak zawsze jesteśmy po prostu zapakowani po sam sufit. Tak naprawdę te prezenty zajmują najwięcej miejsca, także w powrotną drogę będziemy mieć luz. Czekamy jeszcze na Lukę, bo poszedł po parasolkę do samochodu. Co się dzieje, Niuniu? Chciała już Charlotte iść spać, nie wiem, z półtorej godziny temu, ale cały czas, wiecie, coś robiliśmy, pakowaliśmy się i ona była tym tak zainteresowana, że walczyła ze sobą i nie spała, więc teraz pewnie jak tylko ruszymy, to zaśnie, tak? Będziesz spała całą drogę? Zawiesiłam jej tutaj na oparciu taki bajer. To jest poduszka z marki Fisher Price i ona, zobaczcie, się świeci na różne kolory, śpiewa też muzyczkę. Akurat teraz ją wyłączyłam, żeby mieć chwilę spokoju, ale zaraz jak ruszymy, to jej puszczę, także mega to jest sprawa. Ta chmurka ma wbudowane przeróżne jakieś piosenki, dźwięki. Tutaj mamy jakieś, zobaczcie, takie wstążeczki. Fajna jest opcja zgaszę światło, na przykład właśnie jak już chcecie usypiać dziecko, to gasicie światło i macie taką chmurkę na łóżeczku. Mega mi się to spodobało. Będziesz jechać z taką chmurką? Tak? Dopiero dzisiaj ją otworzyłyśmy. Luka się zawsze ze mnie śmieje, że na podróż zabieram pościel, mam poduszkę ubraną, świeżutką poszewkę i tutaj sobie wzięłam z tego, z tej racji, że jest teraz lato, to wzięłam sobie po prostu samą poszewkę na kołdrę, a zawsze biorę jeszcze, słuchajcie, pościel. Prawda? Tak, a może ja sobie tutaj też będę brał. Ale powiem ci, że nieźle, że się z tatą zamieniłeś samochodami. Lux, co? Tak. Już nie chcę naszego Mercedesa. My mamy Mercedesa jakiego? Taki Cela to jest taki, no super samochód, ale jednak z dzieckiem jest troszeczkę za mały. Nie chcę, żygam nim, serio. A twojego taty jest jaki? GL. GL, no i słuchajcie, teraz jedziemy po prostu, naprawdę bardzo no, komfortowo jest. Tak. Gdybyśmy na przykład zapakowali do Cela się tak jak teraz. Nie ma szans. Nie, to nawet nie chodzi o to. To byśmy potrzebowali 3 Cela. Tak. 3 dosłownie i to nie jest. A tutaj naprawdę bagażnik jest ogromny. No, tak jak mówiłam, jesteśmy zapakowani po dach, ale tutaj z tyłu normalnie, słuchajcie, jeszcze są w bagażniku fotele 2. Czyli ten bagażnik naprawdę jest spory, bo nawet jak się z tyłu rozłoży kolejne te 2 fotele, to tam jeszcze jest miejsce do zapakowania czegoś. Także pewnie we Włoszech rozpakujemy to wszystko i będziemy mogli bez problemu zapakować się wszyscy do aquaparku, tak? Taki mamy plan. Aha, będzie nas, tak. Czekaj, ty, Olek, Sara, to już jest 3 osoby, ja 4, 5, no 6 miejsc potrzebujemy, więc super naprawdę opcja, że są te fotele z tyłu.
nawet o tym nie wiedzieliśmy, nie? Tak, był plan, tak, że pojedziemy jedną osobą mniej. Ale fajnie, no. Zawsze ty MacGyver, że znajdziesz. Nawet słuchajcie, mamy siedzenie pasażera tutaj zapakowane. Ale to przez prezenty, nie? Tak. No właśnie mówiłam, że przez prezenty chmurka już gra. Także słuchajcie, wyjeżdżamy z garażu i ruszamy. Mogę powiedzieć wam już oficjalnie dzień dobry, ponieważ świta. Mieliśmy być w Zakopanem na około 3 w nocy, natomiast poszliśmy spać. Luka był tak zmęczony przez to, że wyjechaliśmy o 22 i on, wiecie, dużo robił w ciągu dnia, dużo jeździł samochodem i tak to się skończyło. Także spaliśmy sobie na parkingu i już dojeżdżamy do Zakopanego. Ile mamy? 30 minut. 30 minut. Jestem zapięta, więc się o mnie nie martwcie, ale tak bokiem mi jest najlepiej sobie spać. Teraz jak tak patrzę w podgląd, to stwierdzam, że mogłam sobie zmyć jeszcze makijaż przed drogą, bo chyba trochę się rozmazałam. I ja sobie tutaj rozmawiam, a zobaczcie, kto się obudził. Dzień dobry! Cześć, kwiatuszku! Oj, kocham twój uśmiech z rana. Kocham twój uśmiech z rana. Cześć! Cześć! Fajnie się spało? Fajnie się spało? Mama trochę rozczochrana. Jesteś głodna? Głodna jesteś? Nie bój mi. Jak daleko byłaś z tyłu na siedzeniu tyle godzin? Przespała całą noc. Idziemy spać? Do łóżeczka? Chodź, ja już jestem wyspana! To musi problem akurat. Nie, oczywiście. nie, zaraz idziemy spać. Na pewno. Ty słyszałeś to? Dzik jakiś? No weź. Chciałam nagrać, jaki piękny widok tutaj jest z rana.